Dowództwo powstania i delegat rządu za pośrednictwem rządu polskiego w Londynie nawoływali sprzymierzeńców o natychmiastową pomoc, szczególnie o dostawy broni i amunicji. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania gotowe były dokonywać zrzutów z własnych bombowców, jednakże potrzebowały zgody Sowietów na lądowanie na ich terenie. Zgody tej Stalin odmówił. Na natarczywe prośby Churchilla i Roosevelta Stalin cynicznie odpowiadał, że powstanie warszawskie zostało wywołane przez awanturnicze elementy wrogie Związkowi Sowieckiemu, wobec czego nie zasługuje na poparcie. Sytuacja powstańców była tragiczna. Niemcy w krótkim czasie skoncentrowały znaczne siły i uzyskały druzgocącą przewagę. Brak broni i amunicji był dotkliwy. Powstańcy nie prosili o amunicję, oni jej żądali. Zbigniew Jasiński, Rudy. Apel Warszawy. Żądamy amunicji. Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier. Tu u nas się nie płacze, powstańczej Warszawie. Tu się prusakom siada na karkach okrakiem. Tu wrogów gołą garścią zagardu się dławi. A wy tam wciąż śpiewacie, że w kurzu krwi bratniej, że z dymem pożarów niszczeje Warszawa. A my tu nagą piesią na salwy armatnie, na wasz podziw, na śpiewy i na wasze brawa. Czemu żałoby chorał śpiewacie wciąż w Londynie, gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane święto? U boku chłopców swoich walczą ich dziewczęta i nawet dzieci walczą i krew tu dumnie płynie. Halo, tu serce Polski, tu woła Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. Nam tucha starczy dla nas i starczy go dla was. Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji. Mało znany jest fakt, że na podstawie postawione na posiedzeniu PKWN w dniu 16 sierpnia 1944 roku na pytanie, co będzie, jeżeli jednak powstanie zwycięży. Podała brutalna odpowiedź. Wówczas powoła się czterodywizyjny korpus ekspedycyjny Armii Czerwonej, który pod wodzą generała Kieniewicza i pułkownika Radkiewicza spacyfikuje powstańczą Warszawę. Zdesperowany ciągłą odmową Stalina, Churchill zdecydował się na udzielenie pomocy w formie zrzutów broni, amunicji, leków i żywności przez bombowce brytyjskie z załogami alianckimi z baz w południowych Włoszech. Zarówno Churchill, jak i brytyjskie władze wojskowe zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że wartość militarna tych lotów nie była tak efektywna, jakby mogła być w pomoc Rosjan, a ryzyko lotów było ogromne. Najlepiej to obrazują wspomnienia kapitana Van Eysena, dowódcy samolotu, który rozbił się w Michalinie. Wspomnienia pułkownika Van Eysena, dowódcy samolotu, który rozbił się w Michalinie. Wystartowaliśmy w naszym liberatorze z miejscowości Foggia we Włoszech po południu 14 sierpnia 1944 roku w kierunku Warszawy z napełnionymi po brzegi zbiornikami paliwa oraz komorami bombowymi zawierającymi lekkie uzbrojenie, amunicję, żywność i środki medyczne. Masa przy starcie wynosiła 34 tony, o 1 tonę więcej niż maksymalna ładowność dopuszczalna w instrukcji fabrycznej. Na północ od Dunaju weszliśmy w bardzo złą pogodę, która na szczycie się poprawiła i wtedy mogliśmy ujrzeć Warszawę z daleka. Cóż to był za widok? Rzędy budynków paliły się, wysyłając wstęgi dymu na tysiące stóp w niebo oświetlone od dołu pożarami. Polecono nam zmniejszyć wysokość do 100 metrów, gdy lecieliśmy wzdłuż Wisły na północ, skręcić w lewo wokół katedry w północnej części miasta, a następnie użyć klap skrzydłowych w celu zmniejszenia prędkości poniżej 200 km na godzinę i zejść w dół niemal do szczytów dachów, aż zobaczymy zieloną literę K wyświetloną na ziemi. Tam mieliśmy zrzucić nasze pojemniki, każdy na małym spadochronie. Mój samolot dostał się w ciężki ostrzał 37-mm dział przeciwlotniczych. Samolot został uszkodzony. Dwa silniki na prawym skrzydle zapaliły się. Skręciłem na wschód w kierunku linii rosyjskich. Pomimo wyłączenia nie udało się ugasić płonących silników. Trudno było utrzymać kurs, ponieważ dwa działające silniki na lewym skrzydle ściągały nas w prawo. Siedzieliśmy na wysokości 70 metrów.
zbyt nisko, by wyskoczyć na spadochronie, a pożar był zbyt gwałtowny, by ryzykować lądowanie na brzuchu. Wtedy George Piston zameldował, że jeden z silników na lewym skrzydle także się zapalił. Wydałem rozkaz Bobowi Hamiltonowi, by ponownie uruchomił dwa silniki, które paliły się na prawym skrzydle. Udało się uruchomić tylko wewnętrzny i z trzema silnikami pracującymi pełną mocą, z których dwa płonęły, udało się wznieść na wysokość ponad 300 metrów. Kawałki gorącego czerwonego metalu odpadły od skrzydeł. Byliśmy na granicy eksplozji, więc wydałem rozkaz skakania na spadochronach. Wyskoczyłem i w sekundę po otwarciu się spadochronu uderzyłem o ziemię. Bob Hamilton zginął. Jego spadochron nie zdążył się otworzyć. Jestem pewny, że sierżanci Miles i Hudson zginęli jeszcze nad Warszawą od niemieckiego ognia przeciwlotniczego. Ocalała część załogi została zebrana przez Rosjan i po kilkutygodniowym pobicie w Moskwie lotnicy zostali przekazani misji brytyjskiej. Załoga przez Teheran przybyła do Kairu. Stąd południowoafrykańczycy odlecieli na wypoczynek do ojczyzny. 31 grudnia 1944 roku wrócili do bazy we Włoszech. Lotnicy, którzy zginęli, zostali pochowani na wzniesieniu, u podnóża którego spadł Liberator. Po wojnie ich szczątki ekshumowano i na cmentarz wojenny w Krakowie, gdzie spoczęli w kwaterze lotników alianckich. W 1992 roku 67 byłych lotników z 31 i 34 szwadronu floty południowej Afryki za pomoc powstaniu zostało odznaczonych Krzyżem Powstania Warszawskiego. Trzech z nich jest honorowym członkiem szczepu ZHP w Józefowie. Między 8 sierpnia a 22 września 1944 roku lotnictwo alianckie dokonało z baz w południowych Włoszech 181 lotów nad Warszawą. Była to najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna operacja powietrzna w historii lotnictwa wojskowego. Podczas dokonywania zrzutów zginęło 215 lotników. Cześć ich pamięci. Proszę o powstanie. Uczcimy ich śmierć minutą ciszy. Dziękuję.